Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem John Rodowicz, to jest kolejny odcinek z symulatora Maszyna. Dzisiaj idziemy na mapie prawinowo z Ładowic Zachodnich do Grodziska Zachodnich EW43 z 9 wagonami Intercity na haku, 2 pierwszej klasy, a resztą drugi. I tak, witam serdecznie Panie Matt na transmisji na żywo. Serdecznie witam. Ja w tym czasie podniosę pantofio. I załączę wyłącznik szybki. Ale tu jeszcze sekundkę. Przepraszam bardzo, ale to nie jest miejsce na wypisywanie takich rzeczy na czacie. Zresztą Nightbot już to skomentował. Pisanie dużymi literami przede wszystkim. Nightbot bardzo tego nie lubi. Właśnie, bo nie słychać dźwięków z gry. Już naprawione. Taki oto mamy dzisiaj piękny skład. Dwa wagony przedziałowe, reszta bezprzedziałowych. I dwa pierwsze przedziałowe pierwszej klasy. Odjazd. No dobrze. No tam wywołujemy lokomotywę. Nadajemy mocy naszemu składowi, aby ruszyć. No nie, no dobrze, że nie. Dawno nie miałem takiego odtłoku na czacie normalnie. Dzięki Panie CX Inks. Dziękuję bardzo i miłego oglądania rzeczy. Wszystkie sygnały działają prawidłowo. No i mamy w takim razie próbę hamulca. Że właśnie nam wywaliło wyłącznie szybki. Próba hamulca. Dobrze, hamulce działają jak najbardziej prawidłowo. Więc oczywiście kontynuujmy.
spędzania normalnie. Ale no, wyjechały, a ja właśnie osiągnąłem prędkość 110 na godzinę. I rozpędzamy się. No i znowu wyłącznik szybciej wyrzucił. Kłam to właśnie. Nie wiadomo, z przyczyn ci wyrzucił wyłącznik szybki i ten. Dziękuję za 2 złote. Można pomyśleć na ten temat. Pomyślimy oczywiście. Czubak. A więc znowu, żeby się wyłączyć szybciej z urażenia, aż przez te 2 złote. Nie no, coś dzisiaj nie funkcjonuje jak powinien, naprawdę. Pierwszy donate w mojej karierze YouTube'owej. Panie Mat, dziękuję. My w tym czasie dohamowujemy do semaforu. I wjeżdżamy w perony w Ładowicach. Oczywiście wszystko planowo myć, żeby mogło być inaczej. We mną miasta jest zawsze planowa. Widzę, że ostatnie subskrypcje na kanale się chyba popsuły, to coś. Postaram się je zaraz naprawić, jak zahamujemy. Czubak. Nie no, coś jest nie tak, muszę się zalogować na tą stronę. Delikatne dohamowanie było.
Już jadę. Muszę odświeżyć. O, teraz pasuje. Dobra, zawsze testować. Dobrze, działa. Tam dwofa już teraz. Ale no co prawda, z minutowym opóźnieniem, ale wjeżdżamy ze stacji. Bardzo mamy jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością. Nadajemy 70% mocy. Witam serdecznie panie, podeszwa 13, witam. Kasujemy z HP. To jeszcze nie robi takiego wrażenia, ale jak potem będziemy jechać szybciej, to będzie robiło wrażenie. Oczywiście panią podeszła 13, wygląda się, czekam na to pytanie, jasne. Wszystkie pytania dozwolone. Simbriev. Taka ładna strona Simbriev się nazywa, albo ewentualnie od razu przez projekt Flya. Takie ułatwienie już jest, że nie trzeba osobno wchodzić na Simbrieva i tak dalej, tylko od razu w projekt Flyu można sobie zrobić. To się z automatu przez Simbrieva planuje. Jeśli chodzi o same trasy lotów, z jakich korzystam, to polecam program V-Route.
czubak. Żebym się przestraszył, dawał na miejscu normalnie, panowie. Dawał na miejscu jak nic. Trzeba odpowiedź zrozumiana. Czy jeszcze najdokładniej jej wytłumaczyć? Następny samochód wskazuje sygnał S1 stoi. I rozpocznę hamowanie. Dosyć ostro je zacząłem. Nie trzeba było aż tak. Ja nie, ja na wacji. Ja nie idę na iwała, nie latam. Ja zawsze na wacji, na niczym innym, jak już na multiplayerze. No tak, tutaj tylko sobie sprawić, trzymając z wirutem latam. Nie, może chcę na multi, a na wacinie. Czubak. No się ma kaszub, mleczka. Tak, więc może cię niedawno nie widziałem ani nie słyszałem, to mi skłamał, jakbym tak powiedział. O, na transmisję na żywo się robi. Symulator kolei miło mi. Że wpadłeś. Czubak. Czubak. Już z rozjazdów, no to super. No, witamy 160 na godzinę. A na czym polega ten problem z nową wersją? Niech tylko powiem, niech się zapytam. Widać u mnie działa normalnie, jeśli chodzi o ustawienia graficzne, cały czas można powrócić do starszych, jeśli coś nie idzie. Ruszamy, robi dopiero wrażenie.
tamte. To 20 to na początku jechaliśmy do nic, ale na 160 to już jest moc. Dobre pytanie jest, czemu lokomotywa jest niemiecka? No z takiego powodu, że nie mam malowania Intercity za nic. No to niestety rozwiązanie problemu jest. Możesz jedynie sobie spróbować zmniejszyć ustawienia graficzne. A ile to pomoże? Następny samochód skręcony jest sygnał do jazdy z prędkością ograniczoną do 100 km na godzinę. Dobrze. No cóż, nic mi nie pozostało, jak rozpocząć hamowanie. Dobrze, że ten dynamiczny hamulec swoje zrobił do hamowania automatycznego. Jeszcze się lokomotywa do końca nie odhamowała. No, dodajmy to 22% na razie. A tu już jest stacja. Delikatne hamowanie do stacji.